Witam serdecznie na samym początku, oczywiście losowanie giveawaya, z którego jest z ostatnich filmów. Wygrywa Stasik, no ale stary, tutaj twój trading niestety nie działa, więc masz tydzień, żeby się zgłosić do mnie na DC-ku. Jak się nie zgłosisz, no to losujemy nagrodę innej osoby, tak? No a dzisiejszy odcinek zaczniemy otworzeniem trzech strzęczek Spring. Mamy emeczkę, M4-ozaurus, mamy tutaj Dragon Techa jakiegoś, no kurczę. No powiem tak, no okej, okay. Przejdźmy sobie na Exchangera, weźmy coś powiedzmy za 15 zł dzisiaj dla Wiza, coś powiem, jakiś skinek, tylko jakiś fajny, stary, no taki 5-7 Angry Mob. Myślę, że ten skin ma potencjał, już sobie tutaj przewinę, zobaczmy co tu jest, może coś fajniejszego. Albo taka emeczka M4-ozaurus w sat tracku, no dobra, to weźmy coś takiego zamiast tego 5-7. Myślę, że Wiz bardziej będzie z tego zadowolony, tylko czekaj, muszę otworzyć tutaj jeszcze jedną skrzynkę, bo mi brakuje funduszy, tak? No tak się czasem zdarza, że pan prowadzący dobrze nie wykalkuluje. Ale dobra, mamy petkę jeszcze, tutaj fajny proficik w ogóle, udało nam się zdobyć, więc jedziemy na tego exchangera. Oczywiście szukamy tej emeczki M4-ozaurus, która tutaj była. No jak ja już, jak coś powiem, stary, no to ja muszę mieć to zrobione tak samo, tak, żeby wiesz. Bo potem się źle z tym czuję, że powiedziałem raz coś, potem robię co innego i wiesz. Więc tutaj szybko, że tak powiem, naprawa sytuacji. M4-eczka za 15 zł, taka dzisiaj do wygrania. A my zaczynamy oczywiście z batelką, tak? Z batelką dzisiaj zaczynamy, to jest skinsa klasycznie. Więc zobaczmy, jak nam pójdzie. 3 skrzynki, 126 zł. A wódka dla nas 240. Okej, okay, no bardzo ładnie tutaj nam spadło. Od razu te niemalże stara oferta przyszła, jak to na exchangerze. Jak to na exchanger oczywiście ma w zwyczaju. No ma oczywiście exchanger, jest to miejsce, gdzie wymieniacie skiny na te, które są dostępne cały czas, które na pewno wam przyjdą. Oferta oczywiście zaakceptowana ze skinem dla widza i dzisiaj oczywiście ta emeczka do wygrania. Chcesz wygrać? No to sub z dzwonem, stary, tak? Sub z dzwonem oczywiście, łapa w górę pod filmem, oglądaj film do końca, będzie hasło konkursowe. W trakcie filmu podane oczywiście udostępnij film, dąż na Discord, bo jest to bardzo ważne. Użyj kod Kroxy na Sysgodskinsie. Jako są pełnoletnim jesteś oczywiście, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, masz klikniesz magiczny plusik tutaj i wpisz oczywiście kodzik Kroxy przez 2x. Możesz to oczywiście 10% więcej do wpłaty zyskać do każdej. Tak, warto to oczywiście zaznaczyć. Jest skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników, więc bardzo serdecznie zachęcam do skorzystania z kodziku. Jak jeszcze tego nie robiłeś, albo jak chcesz sobie 10% więcej zyskać, bo dla osób, które wpłacają z moim kodem, no generalnie to, oprócz tego, że te osoby są stare OG, no to będą jeszcze do wygrania skiny, które niedługo, że tak powiem, będą konkursy odpalone na jakąś fajną koskę. Możesz napisać propozycję w komentarzu. Oczywiście jeszcze nowa opcja na stronie się pojawia, jak rozdawania skinów, gdzie osoba, która wpłaci z moim kodem, ma szansę wygrać skina, którego tam, dajmy na to, wrzucę, nie? I nie jest to ograniczone czasowo, bo wygrać tak naprawdę możesz w każdym momencie i jak wpłacasz, dajmy... Ej, o, co? Nie! Nie! Co tu się... Ej, pierwszy raz takie coś widzę, stary! Go... Nie! Nie! Pawełek mnie opierdzielił! Pawełek mnie opierdzielił, stary! Co tu się stało? On hydrę trafił! Co... Za 12 koła! Co tu się... Ej! Gościu chyba dzisiaj nie zaśnie, coś mi się wydaje. Ja pierdzielę! Co tu się stało, ty? To z tej skrzynki za 210 zł, stary. Z normalnej, nieulepszonej. Ja nie mogę. Nie mam pytań, stary. Odjęło mi mowę, no przysięga w tym momencie odjęło mi mowę. Ja tak patrzę, trafiam kosy, mówię zajebiście, a gościu hydrę trafia. Co tu się stało? 0,39%. Pawełek jakiś wygrywa, stary, z nami taką nagrodę. Ja nie mogę. No to powiem tak. Jestem naprawdę w szoku. No ale jest tu film, tak. AWP Hydra ze skrzynki za 210 zł na bitwie. Na zbugowanej bitwie. 700 zł. Ej, nie wiem, naprawdę nie wiem, jakie trzeba mieć szczęście, stary, żeby coś takiego się wydarzyło. Co tu się stało? Nie ma skrzynek procentowych w ogóle. Dzisiaj się. Fajne są, okej. Okay. Myślałem, że się skończyły, no ale okej, okay, dobra. Wrzućmy 10. Nie no, chociaż 10 to za dużo. Może wrzućmy 6, bo nie jestem pewnym.
że tak powiem, tej decyzji, to zostało nam teraz 12 koła, tak u nas zostało was 8. Więc no mówię, nie jestem pewny, więc po prostu rzucamy bota i lecimy z tą bitwą 6400. Zobaczmy oczywiście, jak nam pójdzie. No, pierwsze otwarcie, no dlaczego by nie, dla mojego oponenta kosa za 8 koła. Nie jest to dobre zacięcie, tak. Jest to dobre zacięcie, ale jak spadnie na White Lotus, no to jestem oczywiście ukontentowany. Ale wracając, bo nie zdążyłem powiedzieć do końca o tym kodzie i konkursach. Polega to na tym, że nie masz ograniczenia czasowego, kiedy się konkurs kończy. Znaczy, jakiś tam jest, ale skin tak naprawdę jest do wygrania, możesz go wygrać w każdym momencie. I dajmy na to, jak wpłacasz sobie z Comic Roxy, to jest szansa, że właśnie po twojej wpłacie wyskoczy ci powiadomienie, że wygrałeś skina. Więc to jest tak w losowych momentach tak naprawdę to jest. Im więcej oczywiście... O, zajebiście mam. Im więcej wpłacić, to tym większą masz szansę, że uda ci się wygrać. Więc myślę, że opcja zajebista. Tylko... Kurczę, no szkoda mi tamtej bitwy. Znaczy, no jesteśmy... No dużo na plus, tak? Z tamtej jednej bitwy. Dwa emeraldy. To też nie jest, wiesz, jakiś mega słaby wyczyn. Ale no tutaj jednak przyszliśmy do coś innego, tak? Mimo iż jest to tak naprawdę równowartość tego White Lotusa, no to ja czuję niedosyt, tak? No ja tu przychodzę, że tak powiem, jak sobie ustalam, że po prostu przychodzę, no to kurczę, jednak chciałbym faktycznie z tym skina wyjść. No tutaj niestety cztery skrzynki przed nami jeszcze i... No, ten White Lotus tak się troszkę, no, oddala, chociaż nie wiem, czy on nawet blisko był. Wstałem generalnie przed tym, godzina 23 za 8 minut. Więc pozdrawiam serdecznie. No tak to się żyje, tak to się żyje, tak. No dzisiaj myślałem, że już faktycznie się przestawię i pójdę spać normalnie, żeby trzymać do wieczora, no ale no nie pykło, tak, nie pykło. I położyłem się, znaczy nie się położyłem, po prostu oglądałem coś na YouTubie i zasnąłem po prostu. Tak to wygląda. Po godzinie, no nie wiem, w sumie 13 może, 14, więc... Takie skromne 10 godzin. Dobra, zobaczmy tą skrzynkę Riptide, bo no kosy są tu fajne do trafienia, tak, no. Butterfly'e to jest inny wymiar noży, stary, tak naprawdę. Miałem większość chyba noży w tej grze, o ile nie wszystkie. Tak się teraz kurczę zastanawiam, jakiego ja noża nie miałem w tej grze. No ale nie, no wydaje mi się, że chyba wszystkie. Tak przez chwilę przyszedł mi Talon, ale no nie, mówię, że Talon miałem na pewno. Więc no, tym bardziej, że ja dużo też tych noży rozdawałem. Więc automatycznie jakby wiesz, jak ja rozdaję te skiny, no to jakieś te lepsze, no to sobie też mi przez te powiedzmy przez ten okres trwania tego konkursu, albo tam przez okres tej bana też sobie tymi skinami gram, nie? Ja ostatnio nie mam w ogóle swoich skinów, ja to powtarzam nie raz i ja praktycznie gram tym, co rozdaję, tak? Kiedyś to było, tak? Kiedyś to się miało, albo te Gungnir, albo te Dragon Lore, jakieś Karambity, Tiger Tuffy, M9, Marble Fate, ale posprzedawałem wszystko. W pewnym momencie i teraz praktycznie no wszystko, że tak powiem, rozdaję wam i po prostu tymi skinami sobie gram, bo i tak w CS już nie gram tyle co kiedyś, to już też nie jest ta forma co kiedyś, ale no lubię sobie z kosą jakąś pobieg, tak, lubię sobie pobieg z jakąś kosą. Huntsman Lore bardzo mi się podobał, co mam rozdałem, więc zastanawiam się, czy nie sprawić sobie takiego samego. No ale no, no, zobaczymy jak to wyjdzie, tak? 30 zł. Dobra, no trzeba spuścić tą skrzynkę. No nie no, gościu trafił Hydra, my będziemy się pierdzieć o jakieś, nie wiem, skrzynki, o jakieś... Chociaż nie no, spróbować te Viva, to też było całkiem sympatycznie. Dobra, jakoś nie chcę przegrać wszystkiego, co mam na następny film też. No to ja bym tutaj, kurczę, nie szalał aż tak, no. Taką bitwę za dychę, 3 skrzynki emety, 2 razy ulepszone noże. No jest to i tak 10 koła, tak? To jest połowa tego, co mamy. Więc... mam nadzieję, że tego nie przegram, tak? Zbierałem dość długo tą pęgę. Znaczy dość długo, no to wszystko wczoraj weszło chyba, nie? Z tego co pamiętam. Ale, no nie wiem, zauważam dziwny strasznie pattern u mnie na filmach, że jeden odcinek mi daje i potem na następnym to przegrywam i potem przez ileś odcinków mi nie daje i potem znowu wygrywam jakąś dużą sumę. Więc... no mam nadzieję, że pattern się dzisiaj nie powtórzy, tak? Skeleton 3500, no ale to nam nie ratuje, że tak powiem, zabawy. Jakby tamten szafir co był poleciał, no to by było G, no ale no, no niestety, no. No, stajemy na dziurę, stajemy na tak zwaną dziurę. No mamy jeszcze 10 koła, no stary, ja nie umiem odpuścić, jak ja mam jeszcze taki budżet, no kurczę.
I tutaj się przydaje ta opcja. Tutaj się przydaje ta opcja, która została wprowadzona. Czyli weź przerwę. Możemy sobie wziąć przerwę do otwierania skrzynek. No ja bym sobie tą przerwę wziął z miłą chęcią, ale no czego się nie zrobi dla widza. Tak, czego się nie zrobi dla widza, dla kontentu. Więc wrzucamy sobie, bo to oczywiście Rosso. Okej, okay, bardzo dobry start. 6400. M9 Doppler Phase 2. Nigdy tej M9 nie miałem. Kurczę, ja zawsze mówię, że nigdy nie miałem właśnie tej czerwonej M9. A tak mi się strasznie ona podoba. Wiecie, ona mi się nie podoba, ale w pewnym momencie mówię, kurczę, nie no, naprawdę dojebany skin, stary. Ale no nie wiem, czy teraz nie przegraliśmy tego. Nie, nie przegraliśmy. Okej, okay, nawet dało nam się podbić tutaj naszą wygraną, tak? No tutaj ta M9 też pani nam to umożliwiła. No ale overall i tak jesteśmy na minus, biorąc pod uwagę to, że przegraliśmy tamtą poprzednią battle. Więc no ja mam tutaj spowa jeszcze raz pąsić, że tak powiem, tą skrzynkę ametyst. Sztuka czterech, skrzynka ulepszona, tak? Ej, ale no dalej nie mogę, że gościu trafił Pawełek! Pawełek, stary! Trafił AWP Hydrę do skrzynki za 200 zł! Pawełek 12, 12... Nie, Pawełek 12, 112, tak? Nie, 122! Jezus Maria, ej, Pawełek, jak ty... Oho! Oho! Okej. Okay. Pawełek, jak ty oglądasz moje filmy, to weź napisz w komentarzu. O nie, oho, 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 no. Weź się zgłoś w komentarzu, stary. Pochwal się, że to ty. Ale, no teraz szczerze nie wiem. Wygraliśmy 200 zł. Ja nie mogę. Dobra. To było mocne. To było naprawdę mocne. Zostało nam... No, dosyć sporo, stary. Dosyć sporo. Więc zjadę sobie w dół. Royal. No, twórzmy sobie sparę na ulepszonym trybie. Z 3780. Pierwszy strzał nic. Drugi strzał, no coś tam dało. Trzeci nic. I czwarty. I do 5 razy sztuka. Okej, okay. Nie opłacało się, dobra. Zjadamy w dół. Klikamy jeszcze sobie. No nie będzie ten Supreme Knife. I zobacz, 1600. Aha, nie ulepszyłem, dobra. No to ulepszamy, 7300. To już jest naprawdę... Ej, czekaj, bo mnie trochę tutaj... Dobra, jedno takie otwarcie i ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie oczywiście. Chciałbyś hasło konkursowe poznać pewnie? Nie wiem, napisz, czy udało ci się kiedyś trafić jakiś taki banger, jakiś taki mega fajny, przyjemny skin na low procencie. I jeśli tak, to jaki to był? Dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się oczywiście jutro. I Butterfly na koniec.